Krystian właśnie kiedyś powiedział, że trzeba się rzucić tak, jakby człowiek stał na trampolinie, miał skoczyć do basenu, tylko nie wie, że tam jest woda. I to jest po tym takim całym etapie takiego uzbrajania się, właśnie czy w monolog wewnętrzny, czy jakiś taki, nie wiem, myślenie, jakie to ma być, co to ma być, i tak dalej, to następuje ten cholernie trudny moment, kiedy trzeba na tej próbie się zdecydować to zrobić. To znaczy, jakby nie bać się ośmieszenia, tak? Nie bać się, że to będzie jakieś głupie, szalone i tak dalej. To jest trudny moment zawsze i to, ale też wyzwalający. To znaczy, jak się to zrobi raz, a dobrze, jeśli się zrobi dobrze, to gdzieś faktycznie przekracza się jakąś, coś pęka, przekracza się jakąś granicę i potem jest łatwiej, aczkolwiek nie odbywa się bez strat. Wydaje mi się, że gdzieś tam. Dlatego aktorzy są często tacy pokręceni wewnętrznie i mają ze sobą problemy. No dlatego, że to wszystko kosztuje.